Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Ilgar. Cześć, dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z racji żywnościowych. W dzisiejszym odcinku wracamy do tej racji, którą nagrałem jakiś tam dłuższy czas temu, ponieważ chciałem do niej wrócić, ona była bardzo interesująca pod pewnymi względami i tu właśnie oto jest duńska racja żywnościowa. A chciałem ją akurat nagrać już teraz, ponieważ oddalamy się, można powiedzieć, z datą zdatności do spożycia, która jest właśnie gdzieś tutaj i mówi nam o tym, że to jest datne do 20.06.19, jakby coś był ciekawy, nagrywam to 14 maja 2020, nie 19. Tak więc zobaczymy sobie, jak taka racja działa w praktyce, co znajduje się w środku i jak to wszystko smakuje. No i oczywiście to, czy taka racja jeden rok w teorii po dacie przydatności spożycia, czyli tak naprawdę dacie, która nam mówi, że lepiej jest to wcześniej, bo później to może być nie wiadomo co, a nie jest to jakaś magiczna data, jak to niektórzy sądzą, że jeden dzień po tym już wszystko nadaje się praktycznie do wyrzucenia. Prawnie tak, nieprawnie raczej nie. Zobaczymy, czy to wytrzyma, ponieważ racje żywnościowe w teorii są robione tak, żeby wytrzymywały jak najdłużej. A takie daty zdatności do spożycia, które widzicie między innymi tutaj, są niczym innym jak po prostu wymogiem legalności. Jeśli to przekracza, to legalnie trzeba to wywalić do śmieci. Chyba że prawo na to pozwala, jak na przykład racje amerykańskie, niektóre można po prostu sprawdzać i ostemplować, że mogą wytrzymać na przykład jeszcze jeden rok. Oczywiście to również ma swoje limity, zanim trafi do śmieci. Niestety. W takim razie nie przedłużając, tradycyjnie zapraszam do partnera kanału, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, a my chodźmy już to otwierać. Oto jest duńska racja przed nami, cała w kartoniku, jak i w takim właśnie foliowym opakowaniu, co za chwilę sobie wyjmiemy. Kartonik trochę nam uległ uszkodzeniu podczas transportu, ale trudno, tak to już jest, bo te kartoniki w duńskiej racji są naprawdę słabe. Z tej strony znajdziemy dokładnie wszystko, co znajduje się w środku, czyli rozpiska, oprócz tego data do spożycia, jak i kaloryka. W środku jest ponad 3763 kcal. Menu numer 1 to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo jedzenia, zważając jak bardzo małe tak naprawdę jest to opakowanie, dosłownie mniejsze od mojej dłoni, a ja mam naprawdę małą dłoń. Tak więc to opakowanie jest naprawdę bardzo malusieńkie, ale w środku jest mnóstwo, mnóstwo kilokalorii. Skoro już o środku mówimy, to po prostu dostańmy się do środka. Ach, udało się. Danie numer 1. Danie tutaj są przeznaczone do podgrzewaczy chemicznych, tak więc genialna sprawa, żeby je po prostu podgrzać i dosłownie jeść. Na sam początek 400 g kurczaka z makaronem i z grzybami. W 100 g 135 kcal mamy 400 g, czyli prosta matematyka. 540 kcal, o ile dobrze liczę. Następnie 50 g kawałki tuńczyka w wodzie. To jest bardzo ważne, ponieważ to nie jest w oleju, co może się wydawać naprawdę dziwne, zważając na kaloryczność w racjach żywnościowych, gdzie olej bardzo często jest dodawany, żeby kalorykę podbić, a tutaj nie, mamy absurdalną ilość kalorii w środku, pomimo tego, że znajdziemy nawet i takie dania jak tutaj, ponieważ ta saszetka ma ledwo 50 kcal. Tyle, co nic. Z olejem miałoby ponad 100-150, tak jak niektóre kraje robią właśnie takie myki. Makrele w sosie pomidorowym. Musli owocowe z malinami. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo interesująco. Mam bardzo dobre wspomnienia. Ta firma robi przegenialne, czy to liofilizaty, czy ogólnie mówiąc dania tego właśnie rodzaju. Batonik białkowy o smaku tofi. Chemiczny podgrzewacz do dania głównego. Zapałki. To akurat możecie znać, ponieważ ta firma góruje, jeśli chodzi o dżemy czy marmolady w racjach żywnościowych. Pasztety ze swoimi pięknymi nazwami. Ogólnie jednak mówiąc, obydwa tak naprawdę pasztety to są typowe pasztety wieprzowe z dodatkiem również i wątróbki wieprzowej. Suszona żurawina, orzeszki nerkowca, jeszcze jedna marmolada. Batonik orzechowo-owocowy, można powiedzieć. Organiczny, co bardzo ważne. To w teorii można przetłumaczyć na taki mus jabłkowy. To w teorii można przetłumaczyć na taki mus truskawkowy. Za chwilę zobaczycie dokładnie, co to jest. Batonik czekoladowy, masło orzechowe, zestaw akcesoriów, za chwilę otworzymy. Napój izotoniczny o smaku cytrynowym, ostry sos, napój o smaku kakao, napój izotoniczny o smaku brzoskwiniowym, Fullkornsbrot, czyli po prostu pieczywo pszeniczne, rodzynki, herbatniki i raz jeszcze chlebek. To jest dosłownie cała racja żywnościowa, za chwilę sobie jeszcze otworzymy akcesoria. Jak sam widzicie, z tego mnóstwo, dosłownie mnóstwo. Mnóstwo rodzajów napojów do wypicia, mnóstwo przekąsek, mnóstwo czegoś, co się czymś wyróżnia. Dania na ciepło, dania gotowe, dania jeszcze inne. Wszelkie dodatki, czy to do chleba, czy do pieczywa i tak dalej. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, bardzo różnorodnie, wygląda bardzo interesująco. Mam nadzieję, że tak samo będzie smakować. A my sobie jeszcze otworzymy tutaj zestaw akcesoryjny. Chusteczki nawilżane. Kawa instant, kolumbijska, herbata tajlońska, sztućce plastikowe, bardzo, bardzo dobrze wykonane, bardzo rzadko widzę tak dobrze wykonane sztućce pod każdym względem, szczoteczka do mycia zębów, cukier, pieprz i sól, guma do żucia
i wykałaczki. Bardzo fajne rzeczy, jeśli chodzi o taką typową higienę. Widać, że ktoś tutaj o to dba. Oto jest cała duńska racja żywnościowa. Pozwólcie, że ja to wszystko teraz sobie jakoś przygotuję, chociaż raczej wszystko się na biurku nie zmieści, ale jakoś sobie poradzimy. Dajcie mi chwilę i zapraszam do oglądania. Dobra, moi drodzy, wszystko jest przed nami. Ogromna ilość napojów, można ich zrobić nawet jeszcze więcej, ponieważ zostało nam w tych dwóch przypadkach, że możemy zrobić aż pół litra, a nie tylko dwie takie małe szklaneczki. Trochę rzeczy na słodko, sporo węglowodanów, sporo przekąsek, danie główne, pasztety, nie pasztety, pieczywa, nie pieczywa, sporo nawet i ryb, tak więc na papierze wygląda to bardzo, bardzo obiecująco. Sprawdźmy jednak, jak jest w praktyce. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Tak się składa, że akurat odcinek, który właśnie oglądacie, niestety różnych względów nie byłem go w stanie dokończyć wcześniej, tak więc tak się złożyło, że nagrywam go dosłownie po przeprowadzce. Tak więc witam was w nowym miejscu. Mam wreszcie troszkę więcej miejsca niż 8 metrów kwadratowych pokoiku, w którym było i łóżko, i szafa, tak więc nie było to zbyt dużo miejsca. Teraz jest troszkę więcej, tak więc mam nadzieję, że mi przynajmniej będzie się milej nagrywać, łatwiej będzie się nagrywać, a wy będziecie po prostu troszkę lepiej widzieć, tak więc zapraszam tutaj. Od razu tylko zaznaczam, że jeszcze muszę tutaj popracować nad audio i tak dalej, ale jeśli chcecie, to możecie w komentarzach dać znać, jak wygląda kadr, czy może coś poprawić, czy może audio zmienić. Proszę dajcie znać w komentarzach. A ja nie przedłużając, po prostu zapraszam was do oglądania. Przepraszam również, że wyglądam jak wyglądam, ale jest 26 stopni. W środku, tak więc jest wyjątkowo dzisiaj strasznie gorąco, a skoro jest gorąco, to na gorąco nie ma nic lepszego niż tona jedzenia na bardzo ciepło. Zaczynajmy, nie przedłużajmy. Wyjątkowo, ale zacznę od owsianki, z tego względu, że owsianka ma to do siebie, że bardzo lubi chłaniać wodę. Pachnie bardzo dobrze, pachnie bardzo tak czekoladowo, lekko owsiankowo, mocno owocowo, bardzo fajna konsystencja. Taka biała czekolada, żurawina, bardzo fajna, gęstawa konsystencja. Uwielbiam taki rodzaj owsianki, zdecydowanie jedna z najlepszych owsianek dostępna w racjach żywnościowych. Fenomenalne. Myślę, że od razu zaczniemy od napoju, a do owsianki, tym bardziej takiej czekoladowej, myślę, że pasuje kakao. Przyjemne, lekko gęste, lekko tłustawe, widać po odbiciu bardzo ładnie, kolorystycznie, pozytywnie. Zapach również dobry. Przyjemne, naprawdę bardzo gęste, słodkie. Ale nie powiedziałbym za słodkie, nie jest takie mulące. Zaczęliśmy trochę od rzeczy słodkich, ale przejdźmy od razu do dania głównego. W tym przypadku mamy kurczak, makaron oraz grzyby w sosie. Powiedziałbym w takim sosie, który przynajmniej pod zapachem jest takim sosem własnym bardziej. Po prostu spróbujmy wszystko naraz. Przyjemny, gęsty, dosyć mocno słony. Zdecydowanie troszkę pieprzu bym tutaj dodał do tego. Na pierwszym miejscu pod względem smaku zdecydowanie kurczak wybija się. Tylko i wyłącznie troszkę pieprzu mi tutaj brakuje do tego wszystkiego, ale jako całość jest naprawdę przyjemne. Makaron jest nieprzygotowany, nie jest papką, co jest wręcz rzeczą niemożliwą jak na racje żywnościowe. Kurczak, tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że jest już taki twardawy, trzeba go trochę gryźć i tak dalej. Ale jak na rację żywnościową, całość, dodanie jako całość, gdyby tylko troszkę było więcej pieprzu, to zdecydowanie również byłby to bardzo, bardzo, bardzo dobre danie. Następny napój, tym razem mam ochotę na coś zwykłego, czyli na zwykłą herbatę. Przyjemny, czerwonawy kolor, bardzo fajny, łagodny zapach. I równie przyjemny, łagodny, lekko gorzkawy na końcu smak. W mojej takiej skali herbat, czyli powiedzmy Saga, Lipton, Dilmach, takie typowe marketowe, to jest nad Liptonem, pod Dilmachem. Bardzo dobra herbata. Myślę, że będziemy kontynuować rzeczy mięsne, ponieważ mamy dwie takie oto saszetki, można powiedzieć, ryb, makrela oraz tuńczyk. Zaczniemy od tuńczyka, ponieważ tuńczyk jest w wodzie, tak więc samo mięso praktycznie. Jest to dosłownie sam tuńczyk. Wody nigdzie tutaj nie widzę, tak jakby. Pachnie tuńczykiem i tak samo smakuje. Tutaj akurat zero zaskoczenia, to jest po prostu dobry tuńczyk w kawałkach. Następna rzecz to makrela w sosie pomidorowym. Tutaj już pachnie tym pomidorem naprawdę mocno. Wygląda to bardzo ciekawie. Ten sos wygląda taki bardzo dobry, taki tłusty, gęsty. No widać, że tona tutaj jest smaku gdzieś zaklęta. Aż mi gdzieś troszkę tego smaku brakuje. Pomimo tego, że pachnie bardzo dobrze, bardzo mocno, to od razu już tak naprawdę oczekujemy, że ten sos będzie bardzo esencjonalny, taki przyjemny, bardzo mocny. Niestety ten sos gdzieś w smaku, kiedy już to jemy, traci swoją taką tą moc, którą ma w zapachu. Jednak ogólnie mówiąc, nadal jest to rzecz naprawdę dobra. Brakuje tutaj troszkę więcej przypraw do sosu, żeby troszkę mocniejszy, przyjemniejszy, bardziej pomidorowy ten sos był, ponieważ pachnie super, a smakuje tak jakby nam gdzieś ten smak trochę znikł. Jednak ogólnie mówiąc, bardzo przyjemne. Jest fajne, bo nie jest tak suche jak tuńczyk. No i ten sos
w całości robi tutaj robotę. Gdyby troszkę był jeszcze bardziej mocny, bardziej esencjonalny. Myślę, że gdybym osobiście taką rację gdzieś w warunkach treningowych albo bojowych nawet i miał, to zdecydowanie tuńczyka połączyłbym z makrelą. Bo dzięki temu tuńczyk nie będzie tak suchy, a ten smak dosyć intensywny tuńczyka również przejdzie do sosu. Tak więc myślę, że te dwie rzeczy ze sobą to by było naprawdę bardzo fajne połączenie. Następny napój. Mamy również tak zwane izotoniki. Tutaj jest cytrynowy, tam jest brzoskwiniowy. Pachnie bardzo mocno tak sztuczną cytryną. I tak samo smakuje. Wiecie, jak to smakuje? To smakuje jak te takie typowe napoje w formie tabletek. Takie niby izotoniki, niby napoje sportowe o jakimś smaku i to dosłownie smakuje tak samo. Następnie mamy pasztety i to nie jeden, a nawet dwa. Tak więc przygotujemy sobie. Mamy również chlebek. Na sam początek może samo pieczywo, żeby zobaczyć, z czym tutaj mamy do czynienia. Pachnie strasznie tak sztucznie. I tak samo smakuje. Tylko czego tak naprawdę się spodziewać po chlebie, który w teorii ma wytrzymać kilka lat? Raczej do naturalnych to nie należy. Ale fajnie pachnie. Bardzo smaczny, łagodny. Taki, nie jest on taki bardzo mięsny. Bardzo dobra, wręcz kremowa konsystencja. No, powiem wam, że aż muszę sobie wziąć więcej. Dobra, dopiero na końcu, jak już przełknąłem i wszystko, pojawiła się tutaj ta wątróbka, ale taka bardzo delikatna. Ale ogólnie mówiąc, wielki, wielki plus. Bardzo smaczny pasztet. Przegenialnie przyprawiony. Duża ilość pieprzu. Po prostu dobry pasztet. Napój następny, czyli kawa. Kolumbijska. Instant. Pachnie strasznie łagodnie. Pachnie wodą. Spróbujmy. Okej. Pachnie to jedno, ale smakuje całkowicie inaczej. Smakuje jak takie bardzo mocno przygotowane ziarna. Bardzo ciemne ziarna. Po prostu dostajemy w twarz tą mocą, tą gorzkością tej kawy. A gdzieś zaraz po tej gorzkości od razu dostajemy w twarz wodą. Po prostu wodą. To nie smakuje mi ta kawa. To jest taka typowa tania kawa instant, która z jednej strony ma taką dużą moc goryczki, takiego ciemnego ziarna, ale zaraz za tą kawą znika kawa i pojawia się po prostu sama woda. Mi osobiście niestety, ale nie smakuje. Typowa tania, tańsza kawa. Pasztet numer 2, oby był tak samo dobry. W tym przypadku mamy 27% mięsa, następnie mamy tłuszcz, następnie ponownie wątróbkę. To może być ciekawe, bo jest o wiele mniej mięsa, ale zarazem o wiele więcej tłuszczu, tak więc w teorii nośnik smaku. Pytanie, czy będzie miał co nosić. Pachnie całkowicie inaczej. Konsystencja o wiele bardziej jeszcze taka, nie chcę mówić kremowa, taka łagodniejsza, mniej gęsta. O wiele łatwiej to się wszystko smaruje. Pachnie naprawdę przyjemnie. Ale to jest łagodny pasztet. Dosłownie smak tego chlebka, który nie jest dobry, taki typowy, sztuczny, strasznie mi nie smakuje. Tak jak jem ten chlebek, to mam uczucie, że jem jakiś plastik. Na końcu taki dziwny posmak po prostu zostaje z tego opakowania, które to było. Aż muszę dać więcej pasztetu, ponieważ pasztet jest bardzo łagodny i całkowicie tutaj smak tego chlebka go przyćmiewa. Dobra, dużo pasztetu. Jednak trzeba go dać taką solidną porcję. Jest to bardzo, bardzo, bardzo delikatny pasztet. Całkowicie nie czuć w nim wątróbki. Bardzo przyjemny, leciutko mięsny, bardzo łagodny, duża ilość pieprzu nadal. No i ta konsystencja o wiele bardziej łagodna, kremowa. Nie wiem, który pasztet jest lepszy. Moim zdaniem obydwa są tak samo dobre, ale również do innego zastosowania. Jak mam ochotę na więcej mięsa, taki mocniejszy, przyjemniejszy pasztet, to wziąłbym ten, gdzie jest więcej mięsa. To jest logiczne, ale w innym przypadku, jakbym miał ochotę na taki typowy, łagodny, kremowy bardzo pasztet, to zdecydowanie ten zwycięża. Bardzo, bardzo smaczna rzecz. Został nam jeszcze jeden napój, tym razem ponownie izotonik, ale o smaku brzoskwiniowym. Okej, historia się powtarza. Typowy napój z tabletki o smaku brzoskwiniowym. Dosłownie to samo. Nic szczególnego. Nie mówię, że to jest złe. Mówię, że to jest dosłownie to samo, co i my w markecie byśmy znaleźli. Dobra, na razie zdanie główne sobie odłożę na bok, tak żeby nam nie przeszkadzało, a my przejdziemy do całej reszty. Ponieważ teraz zostały nam przekąski, smakołyki, ogólnie mówiąc, tona węglowodanów. Tona. Tona to jest dobry opis tego, co tutaj się właśnie znajduje. To też sobie na razie wszystko odłożymy. I myślę, że skoro już to miałem w ręce, to czemu by nie zacząć od po prostu żytnich ciastek. Pachnie przyjemnie, naturalnie. Naturalne, zbożowe, nie są w ogóle słodkie, ale są strasznie, strasznie suche. Typowe, przyjemne, zbożowe ciastka. Jedyny ich minus to takie, że są bardzo, bardzo suche. Całą ślinę wręcz ze sobą zabierają. Tak więc myślę, że to zdecydowanie można by było po prostu sobie moczyć w jakimś napoju. Tym bardziej, że ich mamy tutaj mnóstwo i w ten sposób właśnie jeść. Skoro już przy ciastkach jesteśmy, to myślę, że spróbujemy smarowideł. Mamy dżem, mamy mus jabłkowy, mamy masło orzechowe, tak więc
ogrom rzeczy, po prostu ogrom rzeczy. Pozwólcie, że to lepiej wymieszam, ponieważ z masłem orzechowym zawsze są takie problemy, że ono się bardzo często rozdziela wręcz w racjach. Nawet dobre, ale zdecydowanie z tych słodkich, a jestem ciekaw, ile to jest cukru. 14 gramów cukru na 100 gramów, ale niestety moim zdaniem czuć tą słodkość, czuć ten cukier. O wiele bardziej osobiście po prostu preferuję takie zwykłe, naturalne masło orzechowe. Tutaj nie wiem dlaczego, ale naprawdę ten cukier jakoś, pomimo tego, że nie ma go aż tak dużo, to strasznie tutaj był wyczuwalny na tym ciastku. Bardzo nietypowe masło orzechowe. Nie jest w żadnym przypadku źle, po prostu porównując do tego, co już tutaj zjedliśmy, jest to zdecydowanie poziom niżej. Dobra, dżem. Ten dżem ja jadłem już tyle razy. Dżem, marmolada, truskawka, malina i jagoda. Zdecydowanie jagoda to jest na pierwszym miejscu na razie. Spróbujmy więc. Bardzo mocny, bardzo słodki, wręcz powiedziałbym taka dosłownie konfitura. Niby gdzieś czuć, że jest to dżem, jakieś tam owocowe i tak dalej, ale tutaj jednak ten cukier również mocno przeważa, pomimo kwaskowości jagody. Orzechy. Typowe solone nerkowce. Bardzo smaczna, dobra przekąska. Ale one są smaczne, one są takie solone, ale nie bardzo solone. Bardzo smaczne to jest. I rzecz następna, czyli dosłownie mus jabłkowy. Oby nie był tak słodki. Pachnie naprawdę dobrze. Okej, nie jest aż tak źle. Bardzo smakiem przypomina taki naturalny mus jabłkowy. Bardzo smaczny, lekko kwaskowy, jabłkowy, o bardzo fajnej konsystencji. Lekko słodki, ale tak na granicy. Ogólnie mówiąc, bardzo, bardzo smaczny pod każdym względem. Albo bym sobie dał na ciastko, albo bym dodał do owsianki. Myślę, że bardzo dobrze by tutaj po prostu pasowało. Bardzo smaczne, dobre, na granicy bycia zbyt słodkim. Lecimy dalej, bo zostało nam już naprawdę mało rzeczy. A nie dziwię się, jak ten odcinek będzie długi. Taki już urok, kiedy dostajemy tak ogromną rację. Więc lecimy dalej. Rodzynki zwykłe oraz rodzynki suszone. Ktoś tam chyba musi lubić rodzynki. W tym przypadku nic dodać, nic ująć. Smakuje to dosłownie jak rodzynki zwykłe i jak rodzynki suszone. Czyli bardzo fajnie. Następna rzecz, jeśli chodzi o owoce, to owoce sprasowane. W formie takiego małego batonika z orzechami w środku. Bardzo smaczne, mocno orzechowe. Te orzechy nie dość, że dają bardzo fajny smak, to jeszcze dodają genialnej konsystencji, bo tak bardzo fajnie nam coś chrupie. Lekko zbożowe, lekko owocowe. Bardzo fajny, bardzo smaczny, sprasowany batonik. Skoro o batonikach mowa, to czas na batonik proteinowy. Spróbujemy go sobie rozłamać. Bardzo elastyczny. Bardzo nietypowy smak. Wręcz chciałbym powiedzieć, że jest taki lekko nugatowy, ale z drugiej strony bardzo łagodny, całkowicie niesłodki. Bardzo nietypowy, bardzo unikatowy batonik. Nie mam go do czegokolwiek tak naprawdę porównać. Bardzo nietypowy smak. Bardzo fajny, łagodny, lekko nugatowy bym wręcz powiedział. Naprawdę pod każdym względem mnie to zaskakuje. Taki lekko, lekki takie toffee, taka lekka kawa, trochę nugat. Bardzo, bardzo nietypowy. Bardzo smaczny, ale bardzo nietypowy. I następna rzecz, czyli tabliczka czekolady. Bardzo chudej. Spróbujemy sobie jedną kostkę. Bardzo delikatna czekolada, od razu wręcz rozpływa się w ustach. To pewnie przez tą temperaturę jest po prostu bardzo, bardzo gorąco, tak więc blisko temu, żeby się w ogóle roztopić. Aż się zdziwiłem, że się jeszcze nie roztopiło, bo jest naprawdę gorąco, po prostu dosłownie 26 stopni w moim pokoju, tak więc masakra. Ale jest taka typowa, gorzka, nie jest słodka, nie ma cukru. Bardzo fajnie, szybko się rozpuszcza, nie trzeba nic gryźć. Powiedziałbym taka czekolada z średnio dobrej półki, jak na rację żywnościową naprawdę bardzo dobra. I tak naprawdę z całej tej racji został nam ostry sos, a jak pewnie wiecie, albo nie wiecie, to mam taką niepisaną tradycję, że tak zwany ostry sos, to chyba go trochę za dużo dałem, próbujemy sobie po prostu zdaniem głównym. Tak więc ja go tutaj trochę dałem, troszkę go wymieszamy. Myślę, że może on tutaj pasować, ponieważ daniu głównemu troszkę wyrazistości czegoś poza tym kurczakiem by brakowało. Tak więc no, taki pachnie jak tabasco. I bardzo podobnie smakuje. Przyjemny, leciutko ostry, taki bardziej kwaśny. Bardzo dobrze komponuje się z daniem głównym. Fenomenalnie wręcz, wow. Nie spodziewałem się tego akurat. Przegenialnie tutaj pasuje do tego wszystkiego. Nadaje tutaj całej takiej charakterystyki temu daniu. Okej, to akurat wielki plus. Idealnie to pasuje do tego dania. Tyle już nagrywam, że dosłownie słońce zaszło, tak więc muszę się troszkę rozjaśnić. I myślę, że czas na podsumowanie. Będę się starał od tego nowego sezonu, bym powiedział, jak już się przeprowadzę, bo jeszcze jeden odcinek będzie taki nagrany pół tu. Teraz was przepraszam, ale niestety tak jakoś wyszło. Będę się starał robić możliwie te odcinki troszkę krótsze, mniej gadania, mniej przegadania. Zobaczymy, jak to wyjdzie mniejszą ilością podsumowania. Ogólnie mówiąc, racja
wielki plus. Pod wieloma względami nie powiem, że mnie zaskoczyła, ponieważ miałem okazję już jeść rację duńską, ale troszkę rzeczy się pozmieniało. Praktycznie w całej racji nie ma czegoś, co nazwałbym po prostu, że jest złe, że jest niedobre, jest niesmaczne. Wszystko dosłownie w jakimś stopniu, większym lub mniejszym, ale smakowało. A również wiele rzeczy smakowało mi bardzo. I jak na rację żywnościową jest to bardzo smaczna racja żywnościowa. A oprócz tego, że jest smaczna, to moim zdaniem jest wręcz fenomenalnie skomponowana. Mamy dużą różnorodność, mamy dania główne, mamy coś na słodko, mamy jakieś węglowodany, mamy coś bardziej owocowego, naturalnego, mamy dużo zwykłego takiego zboża, to też jest wielki, wielki plus. Mamy ogrom wręcz napojów, dosłownie ogrom napojów. Być może chciałbym zobaczyć w całych tych napojach jeszcze jedną zwykłą torebkę herbaty, z tego względu, że wszystkie napoje, oprócz herbaty, są bardzo intensywne, są sztuczne albo takie bardziej nietypowe i tak dalej. Kawa jest słaba, to są po prostu typowe sztuczniaki. Kakao to kakao, ono jest takie gęste i tak dalej. Wiadomo jak to jest, tak więc brakuje takiego zwykłego napoju, jak właśnie kawa, żeby była jeszcze jedna może troszeczkę, ale ogólnie mówiąc, to jest dosłownie czepianie się. Ogólnie mówiąc, racja na wielki, wielki plus. Smakowała mi, była naprawdę dobra, bardzo fajnie tutaj wszystko jest wręcz przemyślane. Pasztety robią robotę, dania robią robotę. Smacznie, mnóstwo kalorii i różnorodnie. To jest wielki, wielki plus tej racji, że tu nie ma takiej monotonii. Każda jedna rzecz czymś się wyróżnia i wiele rzeczy bardzo fajnie ze sobą się łączy. Mi została po prostu tylko i wyłącznie guma, zwykła fałszówka, czyli taka typowa średniawka, bym powiedział. Ale ogólnie mówiąc, racja, wielki, wielki plus. Ja jestem zadowolony i będę miał na jutro śniadanie i prawdopodobnie jeszcze obiad, tak więc będzie ciekawie. Moi drodzy, proszę dajcie znać, co sądzicie o tym oto kadrze. Ja oczywiście jeszcze będę nad nim pracował, będę go ulepszał. Wiadomo, że teraz może być troszkę za ciemno, troszkę nie do końca jeszcze ten, ale tak jak mówię, dopiero niedawno, dosłownie tydzień temu, jak to nagrywam, się przeprowadziłem. Tak więc jeszcze dużo, dużo do zrobienia. Mam jednak nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że po prostu to jest dalej odcinek z racji żywnościowych i że po prostu miło spędziliśmy razem czas. Moi drodzy, mam nadzieję, że było fajnie. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Udostępniajcie ten film, wysyłajcie znajomym, róbcie co chcecie. Mam nadzieję, że było po prostu fajnie. Mi nie zostało nic innego, jak po prostu życzyć Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.